Changing colors, tego tekstu jeszcze nie widziałem. Sugerują, że on zmienia kolory, ale że to, że z czasem, nie wiem, pleśnieje, czy to... Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale WTF, który zajmuje się sprawdzaniem, czy w ogóle to fajny klocek jest, moi drodzy. I z Lele już mieliśmy do czynienia, ale z Minecraftem... O jakim Minecraftem? MyWorldem jeszcze nie mieliśmy. I to nawet na moim kanale gamingowym, bo jak wiecie, mam również kanał gamingowy, tu wam rzucę linka, gdyby ktoś jednak jakiś czasem nie wiedział. Więc w MyWorld na pewno nie zagram, bo nie ma takiej gry. Moi drodzy, paczuszkę, bo zapytacie mnie, skąd ją masz w WTF-ie, skoro nie widzieliśmy jej na żadnym haulu ani nigdzie. Ale dostałem wczoraj od brodatego geeka w prezencie. O, taki kolega, widzicie. On też czasem robi Chińczyki, więc wpadnijcie koniecznie do niego. 3-3-2-1-3. To jest niby numer zestawu. Śmiem wątpić, że to jest jakiś prawdziwy numer, a nie wymyślone cyfry. Nie mam pojęcia, co oznacza to 16 coś tam i 1, bo chyba nie ilość klocków. Chyba, że 16 klocków i 1 hipek w środku. Moi drodzy, co mnie bardzo zaciekawiło, spójrzcie, jak zbierając wszystkie możemy świat złożyć, aczkolwiek złożenie tego świata pewnie kosztuje nas tyle, co jeden z jakichś zestawów Lego i pytanie, czy nie lepiej byłoby złożyć zestaw z Lego, ale taką świnią bym nie pogardził. A co to jest lis? To jest lis? Łowca, no ciekawy świat. Takie zwierzątka bym prędzej kupił niż taką tutaj rzecz u góry, moi drodzy. I co mnie bardzo ciekawiło, cool styling changing colors. Changing colors, tego tekstu jeszcze nie widziałem. Sugerują, że on zmienia kolory, ale że to, że z czasem, nie wiem, pleśnieje czy coś takiego. Nie wiem, moi drodzy, mam przyrządzenie na wszelki wypadek, gdyby to było taśmą zaklejone, ale jest, nie jest, nie wiem, ale tutaj jest jakoś inaczej zaklejone. Otwieramy i badamy. Z Lele już mieliśmy w życiu do czynienia i nie było jakoś źle z tymi klockami specjalnie. Oczywiście jest to bezczelny Chińczyk, jest to zżynka w jakiś sposób. No sam fakt, no MyWorld, przetworzenie, wiecie, Minecrafta na MyWordy i tak dalej, to sama zżynka z siebie. Instrukcja oczywiście to, no nawet parabanki mają lepsze instrukcje. To jest nie tylko słabej jakości papier, chociaż bywało gorzej, ale no spójrzcie, no ja nie wiem, naprawdę tak trudno zatrudnić Chińczyka, który by to ładnie wpakował do środka, no chyba tak. Na szczęście instrukcja jest czytelna, no dzięki chińskiemu klocu, bo to ostatnio przeżywamy z instrukcjami, to jest jakieś szaleństwo po prostu, więc przynajmniej instrukcja jest czytelna. No i patrzcie, jak kroki ładnie zaznaczone. Przy czym mam wrażenie, że w każdym Lele wygląda to inaczej. Ale wiecie, no Lele z 17 różnią się od Lele z 18. Jakość folii jest okej. Jakość kloca, no za sekundę ocenimy. A wygląda, że nie jest, moi drodzy, źle. Mówię, no Lele już ocenialiśmy i tam nie było źle z tymi klockami. Nadal nie pojawiły się żadne nadruki na studach, tu absolutnie nie. Zbliżoność, podobność do klocków Lego, no jest, no, niezaprzeczalna absolutnie. I moje pytanie jest, kiedy to zmieni kolor? Kiedy to zmieni kolor? No nie wiem, jeszcze nie zmienia. Zmieniło? Nie, nie zmieniło. Nie widzę, żeby to zmieniało kolor. A może to chodziło o changing color, że to my możemy zmieniać kolory? No nie wiem, nie wiem. Ale ja zakładam, że nie. Moi drodzy, nie wygląda, mówię to źle. Jakość kloca jest okej. Mówię, to już przerabialiśmy, bo to chyba Batmany miałem źle, ale i tam naprawdę nie było źle, jeżeli chodziło o nadruki, jeżeli chodziło o wszystko. No i również to trochę prezentuje się tak w tym wypadku. Jakość nadruku również widzimy, nie daje nam raczej, no tu u góry troszkę ten szary im tu zjechał, ale wiecie, no wiadomo też w przypadku Minecrafta, gdzie to jest duży kwadratowy nadruk, też no raczej nie może być za dużo też doczepialstwa, ale nie takimi numerami nas Chińczyki zaskakiwały, moi drodzy, buzia, no buzia jakaś taka niepełnosprawna, ale cały Minecraft taki trochę chyba, kurczę, jest nie w pełni sprawny. O dziwo, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Raczej dostaliśmy to samo. No buzia trochę się różni niż na opakowaniu. Zdecydowanie tutaj ten stan twarzy jest niższy niż tu. Ale nie jest to być tak rażące, byśmy powiedzieli, że wyklucza to ten zestaw. Moi drodzy, dobra, dajcie mi sekundkę, ja sobie go zbuduję. Szkoda, że nie wiem, ile on kosztował taki zestawik, ale Lele nie są drogie. One po szóstkę, chyba siódemkę maksymalnie chodzą w sklepach. Oczywiście zależy od Chińczyka, jakiego macie u siebie w miejscowości. Kolory też nie są złe, jak się tak przyjrzę. No ten jest trochę inny, tu nie kumam tych wypustek czasem, znaczy właściwie wklęsłości w tym. Kolory nie są złe, moi drodzy, nie wygląda więc to jakoś tragicznie. Oczywiście dopóki nie zamkną Lele, tak jak ostatnio Lepina. Ale Lepin już sobie ponoć dał radę, ale o tym może w innym odcinku. Dobra, moi drodzy, speed build.
No i moi drodzy, gotowy zestaw prezentuje się w taki oto sposób. No i... Generalnie, no, były rzeczy, które trochę mnie zdziwiły, jak na przykład, widzicie, tu mamy cały kloc. Czemu to zostało złożone z czterech klocków pojedynczych, tak kostkach, mogę dać jednego dużego? Przypuszczam, że chodziło głównie o zabieg, wiecie, 16 klocków. A właśnie, to trzeba przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na... No nie, bo sama podstawka już ma 17 bez chipka licząc. Nie mam pojęcia więc o co chodziło, moi drodzy. Natomiast to nie jest błąd, bo jak gdyby ten był zastąpiony jednym, to wtedy by wyszło 16, ale chyba, ale nie, bo nawet na opakowaniu ma zaznaczone, że tam jest tak. No dobra, nieważne, olać. Tak czy siak, nie sposób tego nie zaliczyć, moi drodzy, na plus, gdyż, no wiecie, dostajemy więcej klocków. No jeżeli lubimy więcej klocków, a każdy lubi więcej klocków raczej, no to why not? Więc musimy zaliczyć to na plus, no. Ciekawa sytuacja, moi drodzy. Mniej ciekawa sytuacja, aczkolwiek zależy na punkt widzenia. Też raczej uznałbym to na plus, ale raczej przypadkowy. Jest to, że spójrzcie, właśnie, tu mamy TNT nadrukowane, ale tu też mamy TNT nadrukowane. Oczywiście moglibyśmy to schować, tutaj z tej strony wtedy jest tu białe coś, ale po co? W momencie może być w ten sposób. Zaliczam również to na plus, bo opakowanie w żaden sposób nam się nie chwali, że to jest podwójne. No, może to być błąd, ale zakładam jednak, że to nie jest błąd, oceniamy zestaw gotowy, takiego dostajemy, więc wow, dostajemy również tutaj dwa nadrukowane elementy. Moi drodzy, klocki składają się naprawdę łatwo, składają się fajnie, przyjemnie, tak samo się rozkładają, bo już to testowaliśmy. Nie mamy z tych przypadków, które mamy w... tych przypadków, co no, chociażby w blockach, czy playtime'ach, które również są pełną... prawną marką, choć Lele nie możemy tak nazwać przez to niestety okrutną podrabialność, ale tamte się ciężko rozbudowywuje, a tu jedyny problem jaki miałem to faktycznie wsadzenie mu tego łuku, ale myślę, że w Lego też mógłbym mieć problem z wsadzeniem tego łuku. Jeżeli chodzi o same klocki, no jeszcze koloru nie zmieniają, myślę, że już nie zmienią, ale damy im chwilę czasu. Co mi jedynie uraziło w klocuszkach, to spójrzcie, nie ma tego na opakowaniu oczywiście, bo nie mogło być, ale no te brązy się różnią, no. To również poniekąd jest komplement dla Lele, że musimy takich detali się doszukiwać, a nie innych większych błędów, które ten zestaw zawiera. No, uznaję to za kolejny duży plus, mówię jak najbardziej. No, dla tych klocków mówię, no szkoda, bo może kiedyś rozważą, by być poważną konkurencją dla Lego, ale wątpię. My World, moi drodzy, jeszcze posiada również sipka kościotrupa, no i tutaj również jedyny właśnie do niego przyczepił minus, że no nie, ładnie się wszczepia, chociaż tak minimalnie, no ładnie się wszczepia, bo za pierwszym razem tak mi średnio tutaj wszedł. O, a teraz jak wszczepił się, to nogi mu zostały. Nie, to bym powiedział był jedyny minus, natomiast jakość hipka również jak najbardziej jest na okej. Okay, posiada on tutaj, jak widzicie, ten łuk, który jest no jakże oczywiście pełny detali. To nie jest jakaś tania podróbka, znaczy tania podróbka to jest, ale mimo wszystko ładnie wygląda, dbają o tą jakość na tyle, ile się da oczywiście mówić o chińskiej jakości. No i hipek, gdyby wybaczyć mu tą mikrowatkę, że jest różnica między tym, co mamy na opakowaniu, ale to jest mikro naprawdę różnica, to jakość naprawdę jest okej. Okay. Nic nam się tu nie telepie, nóżki chodzą nawet ciężej niż w kościotrupach Lego. To samo tyczyłoby się właśnie rączek. Podobizna do Lego, no jest jeden do właściwie jednego. Biały jest naprawdę biały. Główka chodzi tylko bardzo ciężko, ale pytanie, czy tak nie chodzi też w Lego Minecraftach, no bo ja nie miałem Lego Minecraftów nigdy w ręce i chyba nie zamierzam, więc pytanie, czy tam też nie chodzi, tak? Pytanie nam się nie wyrobi. Moi drodzy, innymi słowy, no jest to naprawdę bardzo spoko podróbka, jakkolwiek to brzmi, jest to bardzo spoko podróbka i naprawdę nie musicie się bać kupować Lele, jeżeli właśnie chodzi o podrabiane klocki. Spokojnie jestem w stanie wystawić im ocenę 8, no właśnie tutaj mam tylko ten problem z tym łukiem mam. 8 jestem w stanie spokojnie wystawić za jakość, za takie niespodzianki jak na przykład tu z tymi klockami, ale mówię w Batmanie, który już kiedyś był, również tam raczej zaskakiwało nas to, no pozytywnie po prostu, tak? Więc jak najbardziej mówię, za takie pieniądze tymi klockami można się bawić. No dopóki on Lego ich nie osądzi, nie zdejmie z rynku, no to możemy się cieszyć. Ba! Gdyby takie coś stało na półce, myślę, że nasz kolega, koleżanka nie kapnąłby się, że ma do czynienia z chińską podróbką. No, znaczy karton musicie schować. Jak karton schowacie, to będzie ok. No moi drodzy, minęło sporo czasu. To jeszcze nie zmieniło kolorów. Myślę, że już kolorów nie zmieni. Zostajemy więc przy ocenie dość dużej, czyli 8 na 10. No i cóż, wpadajcie oglądać moje
inne filmiki jeszcze z chińskimi klockami, które nie są słabsze niż te, ostatnio się takie zdarzały. Wpadajcie też mój kanał gamingowy, gdzie to prawda Minecrafta nie ma, ale jest dużo innych gier. No i nie zapominajcie oczywiście zostawić swojego komentarza odnośnie tego, czy macie w domu lele i jak one się wam sprawdzają. A w dniu dzisiejszym bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Bye!